Gdzie ja cię wyznaczę? Absolutnie. Na czym się tak zaczepnę? No, już, jesteśmy gotowi. Dlaczego? Między innymi dlatego, że chciałabym postrzegać nie tylko poezję, ale i różne sytuacje życiowe z różnych perspektyw. Chciałabym, żeby moja poezja nie była patrzeniem tylko i wyłącznie z jednej strony i pisaniem tekstów tylko i wyłącznie na jedno kopyto. Chciałabym, żeby była otwarta, przede wszystkim otwarta na różne interpretacje. Podczas jednej z ostatnich, powiedzmy, takich papierowych kłótni, którą rozpoczął Andrzej Franaszek, powiedział o tym, że poezja ostatnich lat w Polsce jest wyjałowiała, skurczyła się i że tak naprawdę poeci młodego pokolenia nie mają ciekawego do powiedzenia, nie odpowiadają na kluczowe według niego pytania. Zgadzasz się z tym? A co tak naprawdę nazywamy kluczowymi pytaniami Ja myślę, że im chodziło o pojęcia typu prawda, piękno. Powiedziała na takie kluczowe pytania cywilizacyjne, tak, co jest dobre, co jest złe. No dobrze, to było to z mojej strony trochę takie ironizowanie, dlatego że nie wydaje mi się, żeby poezja tak koniecznie musiała pełnić jakąś funkcję, że koniecznie trzeba ją wciskać w jakieś takie sztywne ramki, że powinna mówić o pięknie, nie powinna rozwiązywać jakieś sprawy. Poezja to jest coś, co według mnie tak zdarza się w tym momencie, w którym nie można tego opisać nijak inaczej, tak? Jeśli chcemy pisać manifesty o prawdzie, o pięknie i o innych wielkich wartościach, piszmy manifesty. Jeśli chcemy pisać o tym książki, piszmy o tym książki. Jeśli chcemy pisać o tym poezję, tak, to również można coś zrobić, ale można to zrobić w tysiąc innych sposobów. Ja wcale też nie uważam, że poezja powinna być o niczym, tak? Natomiast spojrzenie na to z drugiej strony, że koniecznie powinna odpowiadać jakimś stereotypom i się w nich mieścić, również ten pogląd mi zupełnie nie podchodzi. Chciałabyś napisać manifest poetycki? Nie, absolutnie nie. Na przykład swojego pokolenia? Absolutnie nie. Znaczy, wydaje mi się, że też w tym momencie nie funkcjonuje żadne, że tak powiem, takie pokolenie poetyckie w takim rozumieniu, w jakim te pokolenia poetyckie były rozumiane. To znaczy jakieś pokolenia programowe, tak, które realizowały jakieś dane założenie. I między innymi pewnie z tego wynika cały ten spór, tak, o to, że poezja nie mówi o niczym ważnym. Dlatego, że w momencie, kiedy te pokolenia literackie, tak zwane były, to mimo wszystko organizowały one, że tak powiem, swoje poezje według jakiegoś tam, powiedzmy, ideologicznego nurtu. W tej chwili, po postmodernizmie, w zasadzie tego nie ma. I być może ta wielorakość nurtów w poezji sprawia takie wrażenie, że tego jednego wspólnego mianownika nie ma i że jest o niczym. Jeden z twoich wierszy nazywa się Setna rozmowa o kobiecości. Czy według ciebie poezja ma płeć? Nie, absolutnie nie ma płci. Jakby niezależnie od tego tytułu? Niezależnie od tego tytułu. Wydaje mi się, że jest to tekst, który mógł napisać również mężczyzna. Czy to widać czasami w poezji, że pisały mężczyzną, ale jest taka bardzo silnie zachowana tą męskością, silnie zbudowana, jest zbudowana wokół takiego typu na przykład macza? A niektóra poezja może być taką poezją delikatną? Czy takie stereotypy są jeszcze dzisiaj aktualne, czy absolutnie trzeba je wyrzucić do śmietnika? Wydaje mi się, że w sensie funkcjonowania w ogóle są obecne, tak, że nadal się tę poezję jakoś postrzega przez osobę autora. Natomiast ja jestem w ogóle przeciwna postrzeganiu poezji jako samej przez osobę autora, tak? Mówienie o tym, że poezja jest kobieca, ponieważ napisała kobieta i jest delikatna i tak dalej. To wydaje mi się, że to nie jest właściwa droga do rozumienia tego, co autor chciał przez nią powiedzieć, tak? I wydaje mi się, że mimo wszystko, tak, na jakichś samych początkach tej twórczości, tak, może być to widoczne, że kobiety się być może skupiają na jakiejś konkretnej tematyce, tak, bardziej takiej somatycznej, a mężczyźni na innej. Natomiast w momencie, kiedy już wchodzimy w ten moment, kiedy autor wie, co chce pisać i o czym,
nie powinno się tego rozpatrywać absolutnie przez sprawę płci. Co dalej po domach pasywnych? Jakie masz plany? Następna książka. Tak tylko to skomentuję. Na razie te plany są na tyle mało sprecyzowane, że wydaje mi się, że nie będę się o nich na razie wypowiadać. Okej. Dobra. Jana.